Wszystkim! Znowu pan 7. Dalszy ciąg Pillars of Eternity. Biała Marchia, dodatek. Dobra, w ostatnim odcinku zajęliśmy się wojskami najemników oblegającymi wieżę Krakholt. Zabiliśmy ich komendanta, dowiedzieliśmy, że z wieży wychodzą jakieś umarlaki. Więc zanim do niej wejdziemy, spróbujmy tutaj wejść do jednej jaskini, która się znajduje. Może znajdziemy tutaj tylnie wejście do jaskini, do wieży? Zobaczymy. Wejdźmy. Okej. I to jest chyba wejście. Dziewicza ścieżka została dodana do listy zadań warowni. Przygotowuj raz... Wygasa za 3 dni. Okej, dobra. Rzeczywiście spotkamy jakiś... Szkielet Magus. Okej, dobra. I wiecie co? Chyba nie słyszeliśmy wcześniej takiej melodii. Więc domyślam się, że to jest już melodia z rozszerzenia. Chodzi mi o ścieżkę dźwiękową. Dobra. Tutaj co są? Też coś dziwnego. Dobra. Zaatakujmy ich. Tak, ty tutaj. O, teleportują się, okej. Ty podejdziesz tutaj bliżej i uruchomisz święty blask. Wow, wow, wow. Co to jest? Co to się dzieje? Co to się dzieje? Czy oni wybuchają? Ci pustkowidzowie? Czy ci magusowie rzucili na nas jakieś rzeczy? Okej, okay, ty jesteś spetryfikowany. Dużo z nas jest spetryfikowana. Okej, okay, musimy na to coś zaradzić. Mieliśmy tutaj jakąś modlitwę przeciwko... tak, o to chodzi. Dobra. Rzuć to szybko. Możesz przewrócić tego magusa. Okej, ty użyj miecza, żeby podleczyć wszystkich dookoła. No... Okej, ci chyba pustkowidzowie nas tak urządzili. Tak, oni skaczą i zadają nam obrażenia obszarowe, więc może powinniśmy się troszkę rozdzielić. Okej, dobra. Mamy dostęp do... Nie, jeszcze brakuje nam do wzmocnionej fali. Dobra, to strzelmy kogoś. Okej, dobra. To jest standardowe AOE. Okej. Dobra. Musisz użyć drugiego oddechu. Znowu AOE. Że pozbędźmy się tego pustkowidza. Mamy najwyższe czary? Nie. Okej. Czy jeszcze raz płonącego miecza może ocalisz niezłomnego? Okej, Eder. Został powalony. Ale trzyma się jeszcze. Dobra. Rzuć ten czar na tego magusa. Ty może dokończysz szybko jego. Wow, naprawdę nas tutaj nieźle biją czarami. Dobra, spróbuj jego przewrócić. Spróbuj jego znowu przewrócić. Okej, niezłomny padł. Okej, ale chyba miał drugą szansę z pierścienia tego swojego. Więc dobra, rzućmy uleczenie.
Okej, teraz możemy wzmocnioną falę rzucić na Edera. Powinno niezłe obrażenia zadać. Okej. Okej, tutaj coś jeszcze idzie. Starożytny strażnik śmierci. Okej, dobra, zaraz się będziemy musieli nim zająć. Eder, ty potrzebujesz znowu drugiego oddechu. Tutaj potrzebujemy bardziej stałego leczenia. No dobra, porzucamy może jakieś zaklęcia ofensywne, bo... nie wygląda to najlepiej na razie. Okej. Tak, coś dobiło niezłomnego, nawet nie zauważyłem co. Okej. Co jest z paladynem? Jest przewrócony tylko tak. Okej, dobra. Co chcemy zrobić? Może skupmy się dalej na tym magusie, on jest dalej przewrócony. O, ogłuszenie, serio. Okej. Też drugi oddech. Tej ładną kulę ognia możemy im zasadzić. O, tak. No, póki co muszę powiedzieć, że walki są całkiem wymagające. Dobra, Ader. Tu możesz jeszcze jakoś podleczyć? Chyba nie. Możesz jakoś potkę wyknąć, co? Chociaż nie wiem, czy ci to pomoże. Dokładnie. Okej. Ucieknijmy tutaj. Nie masz za bardzo co zrobić. Ty możesz zawsze rzucić żelazną skórę. Że ty się zajmij najpierw magiem. Możesz nałożyć ręce na nią. Okej. Możesz oślepić tego starożytnego rycerza śmierci. Ma żelazną skórę. Dobra, spróbuj go odrzucić. Okej, nie zadziałało. Nie zdążyłeś. Dobra. Może zabij tego pustkowidza szybko. Okej, paladynie, też muszę się uleczyć. Okej, szkielet magusa. Mentalne ostrza, co? Albo podnieśmy kogoś, powiedzmy Edera, póki jeszcze możemy. Okej. Że zdążymy go ubić, zanim on ubije paladyna. Dobra, ty musisz uciekać. Okej, ładnie. Spróbuję go powalić jeszcze. Świetnie. Ma dużo pancerza? 14. Okej, paladyn chyba nam już padł, tylko został podniesiony. Niech się może szybko uzdrowi.
Okej, dobra. Moglibyśmy się z nim zestroić, ale nie zadaje on na zbyt dużo obrażeń jemu. Okej, dobra. Świetnie, pierwsza walka, dwie rany. W większości drużyny. Okej, ale przynajmniej jakieś doświadczenie zyskaliśmy. Coś nowej przeciwnicy. Duża mikstura wytrzymałości. Chyba powinniśmy więcej osobom podawać takie rzeczy. Duża mikstura wytrzymałości. Może ty, paladynie, sobie weź jedną. Ty, Eder, też sobie weź parę. Tobie przyda się parę mniejszych. Zobaczmy. Mam tu jakieś mniejsze? Nie widzę za bardzo. Szacunek celności. Mógłbym stworzyć parę. Rzemiośle, mikstury poziomu jednego. Mała mikstura wytrzymałości. Powiedzmy ze dwie. I ty sobie złapię. Okej? Dobra. Hey there. Dobra, ty przeszukaj tutaj okolice. Okej, fajnie, coś ukrytego znaleźliśmy. Znakomity napierśnik, duża mikstura. I balaskona. Okej, troszkę świecidełek. Hey there. Yeah. Co tutaj mamy? Znakomity pistolet. I więcej mikstur. Wygląda na to, że będziemy ich potrzebować. Okej, ty copnij sobie jeszcze jedną. Może również dla ciebie jeszcze parę mikstur. Zamiast piwa. Hey there. Just say the word. No i dobra, idziemy dalej. I'm on it. Co to jest? Pułapka kolumny świętego ognia. Brzmi fajnie. Yeah. Yeah. Możemy również w ogóle zakładać parę pułapek. Jeżeli uda nam się pozwabiać tutaj ludzi. Yeah. Okej, dobra. Tak jak myślałem, odkryliśmy wejście, ale nie ma przejścia dalej. Tak. Jakby tutaj było po prostu wejście do wieży, to by skorzystali z tego najemnicy i weszli. Więc dobra. Okej, zresztą widzimy tutaj paru z nich martwych. W takim razie spróbujemy wejść od frontu. Zobaczymy, jak to się uda. Okej, dobra, od frontu w nocy. Tam, gdzie się zombiaki czają. Brzmi jak świetny pomysł. Okej, dobra, co się w Warownie wydarzyło? Okej, Kana zakończył zadanie eskorta i dostaliśmy nową przygodę. 25% doświadczenia, mozaikowe buty, przeciętny przedmiot. Dobra, dajmy to może tobie tym razem. Sagani. Okej. Okay. Jeszcze sprawdzę zaklęcia, czy nie mam jakiejś odporności na żywioły. Chyba nie za bardzo widzę coś takiego. Generalnie tak, w tej wieży możemy otrzymywać jakieś obrażenia od żywiołów. Więc fajnie byłoby się jakoś przed tym zabezpieczyć. Operacja wiernych nie.
Palące pieczęć nie. Co jeszcze błogosławieństwo zwiększając szanse na trafienie krytyczne. Okej. Okay. Brzmi spoko. Ale nie tego szukam. Okej, okay, to może się przydać. Krok obrony, wszystkie obrony plus 15. To nie da nam odporności na obrażenia, ale zwiększy naszą obronę przeciwko czarom. Święta moc. No wygląda to, że nie mamy zbyt stłumienia nieszczęść i tak dalej. Ty masz jakąś odporność, masz osłonę przeciwko żywiołom tylko na siebie. A więc możemy, więc powinienem o tym pamiętać. Dobra, przyjmijmy przodem zwiadowcę. I tak, jest kolorowo. Tak jak mówił komendant. Dobra. Możemy postawić tutaj jakąś pułapkę na zaś. Na przykład tą kolumnę świętego ognia. Tu. I stawmy tutaj. Tak, już tutaj jest jeden Algul. Okej, nie mamy go w bestiariuszu. Więc przynajmniej dostaniemy jakieś doświadczenie. Okej, dobra. Nie widzę więcej na razie, więc zabiorę pułapkę. Nie chcę, żeby się zmarnowała na jednego. Dobra. Chodzimy tutaj całą drużyną. Mam nadzieję, że gość nie będzie miał kolegów. Póki co jeszcze. Okej, jednak ma jakichś kolegów. Na szczęście nie za dużo. Okej. Żeby użyć świętego blasku. O, paraliż na wszystkich. Fajnie, bardzo fajnie. Podoba mi się. Okej, dobra. To możemy spróbować podleczyć wszystkich. Tego drugiego zaraz przewrócimy. Okej, dobra. Okej, fajnie, udało się go przynajmniej przewrócić. Ładne obrażenia mu zadajemy, ale gość ma... Znaczy, potwór ma dużo... Dużo wytrzymałości. Ile go, klepaliśmy go po 30, po 20. Dobra. Sztywne palce kobiety ryją ziemię. Jej powygniatany pancerz uciska spuchnięte kończyny. W potężnej ranie na plecach wiją się robaki. W miejscu, gdzie powinna znajdować się głowa nieboszczyka, leży zakrwawiony młot. Do trawy przygnęły odłamki kości i zaschnięte kawałki mózgu. No okej. Okay. Ciekawe, kto mu tak przywalił. W takim razie. Skoro to nie były gule. Dobra, zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. Może znajdzie się coś ukrytego. Jedna ręka nieboszczyka przytrzymuje własne wnętrzności. Smród rozkładu jest trudny do wytrzymania. Ślicznie. Dobra. Stawmy się tutaj w gotowości. Ty idź przodem. Co tutaj mamy? Na razie nic. Okej. Starożytny strażnik śmierci. Okej, odejdźmy trochę, żeby nas nie zobaczył za późno.
Okej, fajnie. Dobra, otwórzmy ogień. Okej. Spróbuj go przewrócić. Ty się z nim zestali, dostroisz. Aż gość ma masę. Dał się go? Nie, chyba nie. Już mam masę redukcji obrażeń. Okej, stał, jeszcze raz leżysz. Dzięki. Okej, przygotujmy już kolejne powalenie. Dobra. Ciekawe, czy jest ich tam więcej, czy po prostu jego udało nam się wyciągnąć. Zaraz się dowiemy. I co my tu mamy? Mam nadzieję, że nie będzie więcej tych magów szkielecianych. Okej, kolejny algul. I kolejny rycerz. Okej. Ognia. Wow, co? Kulę ognia rzucił? Tak, rzucił kulę ognia. Straszny strażnik śmierci rzucił na nas kulę ognia. Okej, spoko. Fajnie, fajnie z jego strony. Naprawdę to doceniam. Dobra, spróbuj się z nim dostroić. O, serio, przeszedłeś sobie po prostu? Tak. Tak po prostu i nie dało ci się cię jeszcze przewrócić? Okej, oczywiście udało mu się obronić przed dostrojeniem. Okej. Przed jednym powaleniem udało ci się odbronić, przed drugim, trzecim, może czwarte chociaż zadziała, co? Okej, dobra. Tak lepiej. Okej. Listy miecz. Dobra, już nie mamy więcej powaleń, ale dobra. Leży, i tak już goś leży. Trochę poranił matkę. Okej, postęp bestiariusza 100%. Dobra, tam na dole znaleźliśmy znakomity napierśnik, ale domyślam się, że to było od jednego z najemników. Okej, wy się ustawcie tutaj trochę z boku. Dobra. O nie, kolejny idzie. Dobra, no to bierzemy się do roboty na serio. Zbroja. Jak on podejdzie, to na niego krzykniemy. Teraz kula ognia również. Niewrażliwość na ogień. Okej, na zimno również ma niewrażliwość. Okej, możemy cię zakwasowić w takim razie. Morowa chmura. Możemy pioruny również rzucić na niego. Czemu by nie? Okej, możemy na nich krzyknąć. 0% szansa... A, sparaliżowanie. Okej. Zajmij się tym strażnikiem. Chcemy, żeby złapał nam kapłana. Dobra, rzućmy może modlitwę przeciwko uwięzieniu. Te gule będą nas dalej paraliżować. Okej, rzuciliśmy zaklęcie, ale nie zauważyłem, co się rzuciło.
Okej. Przywołajmy może paru pomocników. Tobie przydałaby się jakaś poważna pomoc. Masz jakieś miksturki, które ci pomogą? Nie. Musimy jakiś w takim razie... jakiś dobry czar rzucić. Tarcze dla wiernych? Powiedzmy. Okej, ładnie. A raczej nie. Rzuciłem czara, nie widać za bardzo, żeby komukolwiek zadał jakiekolwiek obrażenia. Dobra. Spróbujmy podobijać te gule. Okej. Może zgarniesz jego, spróbuj go przewrócić. Ty ognisty miecz. Wszyscy się rzucili na niezłomnego. Serio? Okej, przywołajmy teraz szpajonka. Okej, święty blask. Że dobijesz tego Olgula? Bardzo małe szanse trafienia. Okej, dobra, spróbujmy jeszcze raz. Się zastanawiam, czy w ogóle powinniśmy tutaj w takim razie być. Walki idą nam naprawdę słabo. Okej. A może to jest po prostu jakaś lokacja na taki naprawdę endgame. Okej, dobra, rzuć jeszcze coś fajnego, ofensywnego, co? Jeżeli zdążysz. Paląca pieczęć, nie. Kolumna wiary. Dobra. Możesz jeszcze dalej rzucić jakieś AOE, możesz jeszcze rykoszety rzucić. Okej. To spróbuj go przewrócić, przynajmniej tego jednego gościa. Okej, ty się jeszcze trzymasz, to może daj nam jeszcze błogosławieństwo. Okej. Powal tego gościa. Okej, możemy go oślepić. Fajnie, przewrócił się, to możesz uciekać. Dobra, toczmy go. Może się w końcu da nam do niego dostroić? 29%, dlatego nam się nie udaje. Ktoś ma naprawdę dobre obrony. Okej. Dobra. Się zaczynam zastanawiać, czy powinniśmy się tu dalej zagłębiać tą wieżą. Nie idzie nam zbyt specjalnie. A będzie na pewno jeszcze gorzej. Co my tutaj mamy? Znakomity Arkebus. Znakomity sztylet. Pancerz watowy, płacienna chusta. Nie wiem, czy to nie jest jakaś lokacja endgame'owa, do której trzeba zajść już z maksymalnymi poziomami w grze. Wiecie co? Spróbujemy trochę jednak udać się do Białej Marchi. Powrócimy tutaj później, kiedy może troszkę lepszego sprzętu zdobędziemy i troszkę więcej poziomów. Bo na razie nie idzie nam zbyt dobrze. Więc cóż. Dobra, w następnym odcinku wybierzemy się do właściwej Białej Marchi i zobaczymy...
o co tam właściwie się dzieje. Bo mówiąc szczerze, nie mam bladego pojęcia. Dostaliśmy tylko list, że nasza obecność jest potrzebna i co się dokładnie dzieje, nie mam bladego pojęcia. Więc też będzie również dla mnie zaskoczenie. Okej, póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!